zaszły małe, duże zmiany w stajni w SSO. Pamiętacie, jak nagrywałam taki film jak Konie ze stajni w Ale w SSO? Jeżeli nie, to już wam tłumaczę. Nagrałam jakiś czas temu film, który polegał na tym, że konie z tej prawdziwej stajni przenosiliśmy do stajni w Star Stable. No to chodzi o to, że jestem instruktorem jazdy konnej, prowadzę zajęcia w stajni. No i w tej stajni, wiadomo jak to w stajni, znajduje się trochę koni. I te konie przenieśliśmy sobie do Star Stable. W Star Stable musieliśmy poszukać ich odpowiedników i przedstawiłam wam je w SSO. Także w Star Stable stworzyłam taką swoją gromadkę, którą również mam jakby w rzeczywistości. No i słuchajcie, od tej pory zaszły małe zmiany, dlatego musimy również zaktualizować naszą stajnię Star Stable. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie konie do nas doszły, a jakie być może odeszły, to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego filmu. Generalnie ja tutaj dla was wykonuję dzisiaj woltużerkę na koniu. Pozdrawiam! Dobra, siedzimy już normalnie, więc przenosimy się w takim razie do naszej stajni. Tak przy okazji, to chciałabym, słuchajcie, zaprosić was na mojego Instagrama. Jak mnie nie ma na YouTubie, to jestem właśnie tam, a poza tym tam ze sobą piszemy, tam możecie zadawać mi pytania. Instagram bazuczek, wyświetlać się teraz mój profil na ekranie. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy już u mnie w stajni, tak jak widzicie. No i generalnie sprawa wygląda następująco. Pamiętacie te wszystkie konie? Wszystkie te konie były przedstawione na filmie, oprócz tych dwóch. Tutaj był Hidalgo, Miłka, kto tu był? Kto to był? A, Ravela, Hugo, Fanita, Śnieżek, Rubin, Ezin oraz Jupiter. Te wszystkie konie, słuchajcie, przedstawiłam wam w filmie, bo wszystkie te konie znajdują się u nas w stajni. Ale nie wszystkie te, które wymieniłam, znajdują się nadal. Słuchajcie, zaszły małe zmiany i właśnie po to jest ten film, żeby to zaktualizować. Co prawda nie nagrywałam wam jeszcze oddzielnego filmu na temat tego, jakie konie doszły do naszej stajni. Być może trochę się przewinęło coś tam w jakimś urywku nagrania. Być może nagram, zobaczymy. Jak nie, no to macie tutaj ten film i tutaj będą też zdjęcia tych koni, także nie ma sprawy. Pierwszą zmianą, jaka zaszła, najważniejsza, jest, słuchajcie, sprzedaż Śnieżka. Śnieżek, czyli ten tutaj ostatni konik, był to, słuchajcie, prawie czterolatek koń fiordzki. Spokojnie, on nie zginął, nic mu się nie stało, jednakże niestety Śnieżka musimy pożegnać. Wiecie, jednak taki młody konik nie nadaje się za bardzo do szkółki ze względu na swój młody wiek, tylko i wyłącznie dla bardzo doświadczonych jeźdźców, dlatego, no wiecie, został po prostu sprzedany do szkółki, gdzie osoba prywatna będzie się po prostu nim zajmowała. Dlatego Śnieżek od nas leci, niech się tam rozwija, bo u nas by aż tak skrzydeł nie rozwinął, bo my jesteśmy szkółką jeździecką. Dobra, słuchajcie, następnym koniem był Ezin. Ezin jest to, słuchajcie, koń czystej krwi arabskiej, bardzo, bardzo fajny i naprawdę bardzo przyjazny. I słuchajcie, nad tym, że go nie ma już w stajni, rozpaczam najbardziej i do tej pory, mimo że to już jakiś czas minął i po prostu teraz nagrywam film, bo stwierdziłam, że dobrze by było was o tym po prostu poinformować. Ezin, posłuchajcie, został również sprzedany, no i rozpaczam nad tym, słuchajcie, bo to był mój ulubiony koń. Cały czas go bardzo, bardzo lubię, no ale niestety już go nie spotkam. No dobra, i słuchajcie, zaszły również zmiany z Jupiterem. Jupiter jest cały czas u nas w stajni, cały calusieńki czas, tylko różnica jest taka, że teraz my nie możemy na nim jeździć, ponieważ stał się koniem dzierżawionym, czyli osoba jakby prywatna postanowiła, że chce go dzierżawić. Dzierżawa konia polega na czymś takim, że wy płacicie jakby kasę za to, że tylko i wyłącznie wy możecie jeździć na tym koniu. Zazwyczaj dzierżawa jest też z możliwością odkupienia w ogóle takiego konia. To tam tylko tak na marginesie, jako taka ciekawostka. Także Jupiter cały czas u nas w stajni jest. Kolejną ciekawostką, bardzo fajną, moim zdaniem, jest, słuchajcie, gdzie jest Fanita? Tutaj jest Fanita. Fanita w filmie wam przedstawiałam, że jest to koń prywatny, dlatego na nim nie jeździmy. Słuchajcie, odkupiliśmy Fanitę, więc teraz moja postać również może na niej śmigać. Jest teraz koniem stajennym, jednakże również dla jeźdźców
bardzo doświadczonych, głównie raczej dla dorosłych, nie dla dzieci, tylko dla dorosłych. Ale ja jako instruktor, no wiecie, ja mam 20 lat, jestem dorosła, też jestem doświadczona, także super. Fanita w ogóle jest naprawdę mega fajnym koniem. Jestem bardzo ciekawa jeszcze, jakie ma chody, bo w rzeczywistości jeszcze na niej nie jeździłam. Także być może kiedyś zrobimy w ogóle film pierwszego treningu na Fanicie, zobaczymy. Także fajnie, to jest bardzo dobra wiadomość. No i dobra, i tutaj wszystkie te konie póki co jest... A nie, jeszcze jedna sprawa, nie wiem, czy o tym wspominałam, ale to wam wspomnę, że Ravela, czyli tutaj ten konik, on się nazywa w SSO Raven, została również wydzierżawiona. No, także to tyle w sumie. No to słuchajcie, ze starych koni uciekły nam dwa. Jeden i drugi poszedł w dzierżawę, natomiast jeden trafił do nas do stajni, bo został odkupiony. Więc słuchajcie, starych koni zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i uwaga, tam stoją jakieś dwa wierzchowce w boksach, bo słuchajcie, dołączają do nas nowe dwa konie, nowe dwie klacze, więc musimy sobie je tutaj przenieść, bo już są w naszym stadzie. I pierwszym koniem, którego mogliście też zaobserwować w ogóle na początku, jak na nim siedziałam, jest Ruda. Niestety nie mogłam znaleźć jakby takiego odpowiedniego imienia dla niej w SSO, dlatego nazwałam ją Rud. No bo jakby najbliżej pasowało do jej rzeczywistego imienia, czyli Ruda. Ruda jest, słuchajcie, koniem, Jezu, nie pamiętam, albo wielkopolskim, albo szlachetnej półkrwi, już teraz dokładniej nie pamiętam, ale jest umaszczenia kasztanowatego, a w SSO dobrałam jakby do niej konia pełnej krwi angielskiej, bo najbardziej jakby pasuje wyglądowa. Ruda w ogóle wygląda w taki sposób, więc możecie ocenić sami, czy dobrze wybrałam, czy ten koń pełnej krwi angielskiej faktycznie do niej pasuje, bo moim zdaniem bardzo pasuje. Ruda tak samo w rzeczywistości ma tak fajnie nabudowaną klatkę piersiową, jednakże tyłek ma o wiele chudszy, dlatego pracujemy dopiero nad nią, żeby ona przytyła. A i właśnie, ja jeszcze tutaj nie wybrałam, słuchajcie, także tak jak powiedziałam, jest to klacz i jest dorosła, ponieważ ma ona 12 lat. Ruda oraz ten koń tutaj obok, to też jest klacz, zostały odkupione razem z jednej stajni i są to, słuchajcie, najlepsze przyjaciółki. Jak Ruda jeździ na placu, bo jest właśnie koniem szkółkowym, to Siwa wygląda z zapadoku i patrzy się na nią, kiedy ona wróci, więc jest to bardzo urocze, są to bardzo związane ze sobą klacze, mimo różnicy wieku, jak się potem dowiecie. Do Rudej dobrałam następujący sprzęt, on jest taki trochę taki, nie wiem, żulerski mam wrażenie, może kiedyś jej zmienię, póki co na razie ma taki. Ja bym mogła powiedzieć o Rudej, słuchajcie, Ruda w rzeczywistości jest naprawdę bardzo przyjaznym koniem i jest bardzo wysoka, bo ona ma chyba 173 cm wzrostu, o ile nie pomyliłam, i jest najwyższym koniem szkółkowym, na którym można się u nas uczyć. Nie jest aż tak bardzo niewygodna, chociaż za jej kłusem osobiście nie przepadam, bo troszkę wybija, ale pamiętajcie, że każdego niewygodnego konia można troszeczkę uwygodnić, że tak powiem, pod właściwą ręką. Dobra, Ruda, chowamy cię. Uwielbiam cię w ogóle, Ruda. Ruda jest w ogóle idealna dla dzieci, też dobra jest właśnie do nauki. O, ale jeszcze informacja. Słuchajcie, ja uwielbiam z wami szczegółami się dzielić. Jest to, słuchajcie, koń bardzo wrażliwy. Nie tylko tak jakby emocjonalnie, ale też fizycznie. Ruda musi nosić kaloszki. Niestety w SSO nie ma kaloszków, dlatego założyłam jej takie ochraniacze. Kaloszki to są takie, można powiedzieć, pokrywy na kopyta, które je osłaniają przed jakimiś urazami mechanicznymi. Dlatego, że Ruda ma delikatne kopyta i jak na przykład kopnie w jakiś drąg, to potem ją niestety to boli. Niektóre konie tak mają. Dobra, dalej idziemy do Siwej i słuchajcie, my tak potocznie na nią mówimy Siwa, ponieważ w rzeczywistości ona ma na imię Kima. Dlatego też nazwałam ją Kimen, czy tam Kiman. W SSO właśnie najbliżej jakby tak pasowało, ale pamiętajcie, że to jest Kima. My wszyscy mówimy na nią Siwa, dlatego nie zdziwcie się, jak na przykład będą vlogi ze stajni, a my będziemy mówić o niej Siwa. Rzadko kto w sumie używa jej tego prawdziwego imienia. Słuchajcie, Siwa ma obecnie 6 lat i prawdopodobnie jest w ciąży. Jak ją odkupowaliśmy, to właściciel powiedział, że jest ona zaciążona, jest zaźrebiona, tylko że powiem wam, że tej ciąży wcale
ale u niej nie widać. Nie zrobiliśmy USG, dlatego trudno stwierdzić, czy faktycznie jest ten źrebak. Jak będzie źrebak, to będę miała źrebakowy content na YouTubie i na Instagramie. W każdym razie, siwa jest maści siwo-jabłkowitej, dlatego też dobrałam takiego konia. Dobrałam konia fińskiego, bo mam wrażenie, że z budowy i ogólnie w sumie z maści jest troszeczkę ciemniejszy w SSO. Siwa jest w rzeczywistości jaśniejsza. Tutaj macie teraz zdjęcie. Pod względem budowy i wielkości, to ten koń właśnie jest jakby bardzo dopasowany do siwej w rzeczywistości, bo siwa jest dosyć niskim koniem, ma wpisany typ pogrubiany, ale moim zdaniem jest to ślązak. I co mogę powiedzieć? W SSO dobrałam do niej konia fińskiego i znowu tutaj nie zaznaczyłam. Jest to klacz i jest młoda, proszę bardzo. Młoda, ponieważ ma, słuchajcie, zaledwie 6 lat. Ona teraz nie jeździ, ponieważ no jak faktycznie jest w tej ciąży, to niech ona sobie teraz odpoczywa. I siwa będzie głównie dla jeźdźców bardziej doświadczonych właśnie ze względu na jej wiek, ale patrzcie też na to, że mimo wszystko nie jest to czterolatek, a już sześciolatek, czy tam sześciopółlatek. No i słuchajcie, dobrałam do niej taki różowo-biały sprzęt, moim zdaniem bardzo ładnie pasuje. W rzeczywistości jeszcze nie mamy siodła do niej dopasowanego, ani siwa nie ma własnego ogłowia, ale na pewno to z czasem się zmieni. No, także słuchajcie, to są nasze dwa nowe nabytki. Jedna dwunastolatka, a druga sześciolatka są naprawdę cudownymi końmi. Siwa w ogóle bardzo, bardzo lubi ludzi. Zawsze jak ktoś podchodzi do padoku, to ona już biegnie i się cieszy. Ktokolwiek by nie podchodził, więc to jest tak super, słuchajcie, że ona tak bardzo lubi ludzi. Problem jedynie ma aktualnie, i pracujemy nad nią z tym, żeby nie ciągnęła, gdy idziemy z nią na uwięzie, bo ona sobie wyłazi przed człowieka, a ma tak nie robić. Ma iść ramię w ramię, że tak powiem, razem z człowiekiem, a nie pierwsza. Ale spoko, wybaczamy jej też ze względu na wiek, no ale jak można pracować, to pracujemy i tyle. Dobra, także słuchajcie, to są dwa nasze nowe nabytki. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co o nich uważacie i która z tych klaczy podoba wam się bardziej, czy siwa, czy ruda. Obojętnie, czy w SSO, czy w rzeczywistości, oceniajcie według siebie. I jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie hashtag nowe konie. Ja przypnę wam serduszko w miarę możliwości. W opisie tego filmu macie link do grupy na Discordzie, możemy razem tam pograć i są tam informacje, gdy na przykład razem możemy coś nagrać i na przykład zapraszam was, nie wiem, na jakiś trening jeździecki albo teren jeździecki w Star Stable, także warto tam być i obserwować, żeby wiedzieć, kiedy można pojawić się na nagraniu. Dobra, także to by było na tyle. Koniecznie oceń ten film łapką w górę lub łapką w dół, obojętnie, a ja będę się już z tobą żegnać i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!